Hej, zapraszam Was na dzisiejszego vloga. Okej, na samym początku chciałabym jeszcze wspomnieć, że od jakiegoś czasu zbieram pytania do Q&A, które pojawi się w następnym filmie. Także serdecznie zapraszam do zostawiania jakichkolwiek pytań w komentarzach. Ja na nie odpowiem w przyszłym filmie. Także zapraszam do tego. A teraz już przechodząc do tego filmu. Na samym początku, jak widzicie, jestem... Zupełnie inaczej wyglądam niż w większości vlogów. To znaczy na samym początku vloga zazwyczaj wyglądam bez makijażu, w jakimś totalnie jakąś kupą na głowie, w piżamie albo czymś takim beznadziejnym ubranym i w ogóle w jakimkolwiek świetle, jakim jest, a dzisiaj wyglądam w miarę ogarnięcie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ja już ten poranek zaczęłam. Jest już 10:30, mały śpi na pierwszej drzemce dzisiejszej. A ja dzisiaj chciałabym ten vlog poświęcić przede wszystkim pokazaniu Wam, jak wygląda moje oszczędzanie aktualnie, bo teraz bardzo się w to zaczęłam zagłębiać. Ja teraz po prostu chciałam tylko ten filmik zacząć. Później jak mały będzie już u babci, to ja tak jakby więcej zagłębię się bardziej w to, w ten temat oszczędzania. A teraz tak trochę Wam poopowiadam może jeszcze. Okej, także wczoraj był w ogóle tragiczny dzień. Tam w ogóle widzicie, leci SK. Znaczy teraz nie leci, bo teraz wyłączyłam, żeby z Wami pogadać. Ups. Ale ogólnie leci, bo mały przy tym sobie śpi. Tak, ale właśnie wczoraj był tragiczny dzień, to znaczy poranek, w sumie nie cały dzień, ale poranek był tragiczny, bo mały wstał mi o 4:30 i już nie poszedł spać. No i przez to, że tak nie poszedł spać, to później pierwsza drzemka była o godzinie 8 i spał tylko 40 minut i w ogóle tragedia. Ale dzisiaj znowu sobie to odbiliśmy, bo poszedł spać wczoraj koło 21:00 i wstał mi tylko o 1:00 w nocy i potem wstał o 4:30 i to były na mleko jakby takie wstawania. No i o tej 4:30 znowu był taki problem, że nie chciał zasnąć, bo już tak stwierdził, a może już wstanę, ale udało mi się go jakoś tam uspać. No i spał do 7:40, co się chyba tylko raz zdarzyło w trakcie, jak on tutaj jest z nami. Rano fajnie bawił się u siebie w łóżeczku turystycznym na dole. Ja w międzyczasie zrobiłam śniadanie, dzisiaj zrobiłam pierwszy raz, miał owsiankę. W ogóle wstawiłam tutaj zdjęcie, bo dodałam na Instagrama, na stories naszego foodbooka dzisiejszego. Czyli to, co jem oboje. W sumie to bardziej chodzi o mnie, ale małego też nie raz na jakieś, no będę po prostu dodawać też jego posiłki. No, ale właśnie dzisiaj pierwszy raz zrobiłam mu taki typowy BLW śniadanie i miał właśnie tą owsiankę z musem owocowym, bananka tak pokrojonego, znaczy tak zrobionego jak w tym BLW i nektarynkę. Także no ja jadłam po prostu to, co zostało z jego śniadania, ale bardzo no, smakowało mu, tylko ta owsianka była taka trochę za bardzo zalepiająca i wydaje mi się, że jeszcze nie jest przyzwyczajony do takiej konsystencji, no i przez to troszeczkę mu się zwracało, w sensie taki miał odruch wymiotny, ale dostawał później od razu herbatki i się tak jakby no radził sobie z tym. No, ale ogólnie to właśnie tak wyglądało dzisiejszy poranek. No i taki fajny, bo po prostu taki wyspany, widać było, że był wyspany, miał dobry humor i no nie wiem, taki byłam szczęśliwa aż wręcz. No i teraz poszedł spać na pierwszą drzemkę. Ja się ogarnęłam, ubrałam, pomalowałam i stwierdziłam, że zacznę ten film. Taki dość długi wstęp, ale też i skreśliłam wam to, co się dzisiaj wydarzyło już do teraz. Tak, to do później w takim razie. No, jest mały tutaj jeszcze ze mną na chwilę. Jest godzina po 12 już. Jakoś po 12. No i teraz mały właśnie jest, będzie zaprowadzony do babci. I potem będziemy zaczynać już to ogarnianie i będę wam mówić więcej. Tak? Idziesz do babci zaraz? Tak? Cieszę się, co? W końcu możesz użyć swojego. O! W końcu możesz użyć swoich bluzów.
bo cały czas się martwiłam, że nie będzie mógł używać bluz i kurtek, które ma na ten okres właśnie, jak ma 68, jak ma 74 rozmiar i 80, ale jak widać teraz będzie miał szansę, bo jest około 15-16 stopni teraz, także teraz może jej używać i ma taką fajną bluzę z Batmanem. Ja w ogóle mam takiego trochę fioła na punkcie Mickey, ogólnie wszystkich disneyowskich i do tego Batmana, bo naprawdę on słodko w tym wszystkim wygląda. Jesteśmy pod słońce i dlatego tak dziwnie wyglądamy, jakby to było takie brzydkie, wypłowiałe, ale no. Powiedz to potem, mama później będzie do was gadać. Popatrz. Okej, powiem wam, że wszystko się tak pomieszało, że jest godzina aktualnie 13:11 i ja dopiero weszłam do domu. Z tego względu, że okazało się, że babcia musi gdzieś jechać jeszcze, no i przez to po prostu nie było opcji, żebym mogła zostawić małego wcześniej. No i dlatego teraz właśnie dopiero został zostawiony u babci i teraz dopiero przyszłam do domu. Okej, ale zaczynamy właśnie mówić o tym, o czym przede wszystkim jest ten film. Ja aktualnie zamawiam małemu pampersy, ale o tym za chwilę. Tak, więc jak wygląda moje oszczędzanie? Jak wiecie lub nie wiecie, bo mówiłam już o tym, ale jakiś czas temu, jesteśmy aktualnie w momencie, kiedy próbujemy się wybudować, to znaczy budujemy po prostu dom jednorodzinny. Mamy już teraz kredyt na niego, no i będziemy go spłacać. Do tego jest ten kredyt dość niski niestety, jest teraz ciężko dostać kredyt taki, jaki by się chciało nam dom, tym bardziej, że wszystko bardzo podrożało przez pandemię i wiele innych jeszcze rzeczy, w związku z tym ciężko, bardzo ciężko jest się wybudować w cenie, w jakiej dostaje się kredyt. A że nie zarabiamy bardzo, bardzo dużo, to no, musimy po prostu troszeczkę zacząć oszczędzać. Nie jest to tak, że my jakoś strasznie nie oszczędzaliśmy wcześniej, ale teraz wiem, że musi to być zdecydowanie, zdecydowanie większe oszczędzanie. Okej, także ja tutaj nie będę jakichś takich większych podawała dużo liczb ani nic, ale ogólnie oboje mamy wypłaty. Ja mam wypłatę o 80% tej wypłaty, z tego względu, że jestem na macierzyńskim, więc tylko 80% wypłaty dostaję. Do tego oczywiście mamy na małego pieniążki. No i jeszcze jest wypłata Kamila, mojego narzeczonego. Wygląda sprawa tak, że my mieszkamy u rodziców Kamila. Dlatego nasze wydatki, jeśli chodzi o jakiś czynsz na przykład, rachunki, jedzenie, są dużo, dużo niższe niż normalnych osób. My ogólnie po prostu dajemy 600 zł miesięcznie rodzicom mojego narzeczonego i no, tak naprawdę nie musielibyśmy nic kupować. Ja jeszcze przeznaczam jakąś tam część mojej wypłaty na jedzenie, takie poza tym, co jemy tutaj z nimi. To znaczy, jeśli bym chciała po prostu sobie coś kupić dodatkowego, jeśli byśmy chcieli sobie gdzieś wyjść na jedzenie, albo teraz akurat jesteśmy aktualnie oboje na przejściu, jesteśmy w okresie przejścia na takie troszeczkę zdrowsze odżywianie, dlatego próbuję jakąś tam część wypłaty przeznaczyć na to jedzenie, żeby jeść troszeczkę zdrowiej. Okej, także ja wykorzystałam tą kartkę z kalendarza, żeby wiecie, less waste i te sprawy. Po prostu sobie na niej rozpisałam wszystkie wydatki. Ja po prostu zapisałam sobie na samym początku na mój dochód, który ja dostaję akurat w tym miesiącu. No ja akurat, mi się to nie zmienia, ja w każdym miesiącu dostaję tyle samo. Po prostu sobie to wszystko podliczam i później piszę sobie wydatki. No moje takie stałe wydatki to jest telefon. Sama sobie opłacam telefon, czyli abonament telefonu po prostu, i Netflix. I my mamy Netflix podzielony na kilka osób z rodziny, ale większość z nich zapłaciła mi już na rok z góry, dlatego muszę zapisywać sobie całą kwotę z tego abonamentu z Netflixa. Później następną rzeczą taką, którą wiem, że muszę kupić w tym miesiącu, to są pampersy dla małego. I właśnie je będę zamawiać teraz. Okazało się, że bo teraz przechodzi na czwórki i trójki były za 200
207 chyba sztuk, było za 119 zł, 114,90, a teraz się okazuje, że czwórki, które teraz przechodzi za 174 sztuki, jest za 110 zł. Także no niestety będzie miał mniej sztuk, no ale zobaczymy, może będzie je po prostu mniej przesikiwał, albo no zobaczymy. Zobaczymy, na ile mu starczą. Mam nadzieję, no to na miesiąc na pewno starczy, ale zobaczymy, czy więcej niż miesiąc i ile więcej niż miesiąc starczy. Kolejny mam zapisane mleko. Tutaj mam 50 zł przeznaczone na mleko, bo teraz mały przeszedł na te takie zwykłe, więc nie musi mieć mleka, które kosztuje 50 zł za 400 gram, tylko ma za dwa razy więcej. Za 50 zł, więc po prostu jedna taka puszka. No taka puszka, to jest taki karton w sumie. Taki karton, jeden mleka nam starczy na miesiąc. I mam jeszcze przeznaczone 50 zł przeznaczone na słoiczki, czyli jedzonka. Ja teraz będę w trakcie zmiany tego, że mały będzie po prostu troszeczkę mniej jadł tych rzeczy ze słoiczków, więcej trochę takich jedzeń jak my. Dlatego będzie tych mniej po prostu tych słoiczków. Jeszcze on ma też poza tym kilka tutaj w domu. Dlatego myślę, że te 50 zł starczy. Później sobie będę po prostu podpisywać te wszystkie rzeczy. Czy te pieniądze nam wystarczyły, po prostu ile zużyłam rzeczywiście z tych pieniędzy, które przeznaczyłam na to. Kolejna jest paczka, na którą chciałabym przeznaczyć. Tutaj mam napisane stówę. Zostawiłam sobie na nią stówkę. Wydaje mi się, że około 80-85 zł na nią przeznaczę, nie więcej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I mam tutaj 200 zł na jedzonko. Także no to jest, tak to mniej więcej wygląda. No i wychodzi na to, że tą pozostałą kwotę, która mi zostaje, ja pomniejszyłam sobie jeszcze o 100 zł, z tego względu, że te 100 zł na takie dodatkowe rzeczy zostawiam sobie. Na przykład, jeśli wyjdzie jakiś nieoczekiwany wydatek, jakieś leki na przykład, albo coś takiego, to wtedy będę z tych pieniędzy brała. I te pozostałe pieniądze, które mi zostaną, przelewam do Kamila, z tego względu, że ja mam bardzo duże... Znaczy, mam po prostu mało, mogę wypłacać pieniędzy jednorazowo, jednodniowo z bankomatu, dlatego ja to przelewam Kamilowi i on to wypłaca jednorazowo, bo ja bym musiała kilka razy jechać po prostu do bankomatu specjalnie, żeby te pieniądze wypłacić. I teraz tak, co ja robię z tymi pieniędzmi, które mi pozostają? Jeśli na przykład się okaże, że wydałam na coś mniej, to wtedy te pieniądze, które zostają, to staram się jakoś odłożyć, na przykład na święta, które nadchodzą już wielkimi krokami, niestety. Niestety albo stety, w sumie lubię święta, ale wiecie, same te prezenty i teraz aktualnie to, że mamy coraz to więcej osób, którym musimy dawać prezenty, a ja osobiście lubię dawać prezenty, ale teraz aktualnie mamy ciężką sytuację finansową, dlatego nie będzie to takie proste w tym roku, ale wiem, że czekają nas na pewno święta i kilka jeszcze urodzin, dlatego te pieniądze, które nam zostaną, ja zostawię sobie, nie będę ich wysyłać Kamilowi, żeby były na tam jakieś rzeczy związane z budową domu, tylko po prostu je sobie zostawię na te najbliższe nadchodzące urodziny i święta, na prezenty dla najbliższych, bo dzięki temu nie będzie trzeba jednorazowo z jednej wypłaty wydać dużo pieniędzy na te wszystkie prezenty, a będzie można je wydać z tych oszczędności, które mi się udało zdobyć przez te miesiące. I to myślę, że jest naprawdę super, super opcja i taka rada, żeby po prostu sobie tak zostawiać. Kolejna sprawa. Ja będę robić tak, że te rzeczy, które będę zamawiać z internetu, z nich będę płacić oczywiście z karty, postaram się, no muszę jeszcze sobie zostawić trochę pieniędzy na karcie, bo ta karta, no ja mam konto, które muszę aktualnie jeszcze chyba 5 razy, tak, chyba 5 transakcji muszę w miesiącu wykonać, żeby mi nie pobierało opłat za kartę, więc muszę jakieś tam pieniądze zostawić, na przykład na te słoiczki, mleko i trochę na jedzenie zostawię, a pozostałe sobie wypłacę, żeby mieć te pieniądze fizycznie, bo zdecydowanie, kolejna taka rada, zdecydowanie łatwiej jest wydawać pieniądze wirtualne, czyli na karcie, niż takie fizyczne, bo wtedy to widać, kiedy nam ich umyka dużo, niestety. Dlatego właśnie tak to robię. A druga sprawa taka jest wtedy taka, że jak mam te pieniądze fizycznie, to jeśli mi zostaje na przykład
tutaj mamy jakieś złotóweczki, jakieś 2 złote, takie drobnica, albo po prostu też grosze, to ja wtedy mam takie słoiczki specjalne, to znaczy jeszcze nie mam, ale będę je tworzyć, bo teraz to jest pierwszy miesiąc takiego oszczędzania mojego i to, czego się nauczyłam z internetu i tych wszystkich takich moich przemyśleń w związku z moim życiem 23-letnim prawie. Po prostu sobie zrobię słoiczki na grosze, na złotówki, na 2 złote, nie wiem, czy na 5 złotych chyba też zrobię. I to będą po prostu takie słoiczki, w których będę sobie zostawiać takie pieniążki drobne i później na koniec roku pójdę, nie wiem, chyba do banku się chodzi z tym, co nie? I wtedy je sobie zrobię na takie już pełniejsze kwoty i dzięki temu będę mogła sobie te pieniądze zostawić na jakieś inne oszczędności. Nie wiem jeszcze, zobaczymy na co to będzie przeznaczone. Myślę, że na coś związanego z domem. Nie wiem ile tych oszczędności też będzie, bo w tym roku no jednak jest już wrzesień teraz, tak? No ten mój pierwszy okres takiego oszczędzania to będzie wrzesień. Więc no mało zostało tego roku, więc raczej dużo mi się nie uda przeoszczędzić, zaoszczędzić z tych drobnych pieniędzy, ale zawsze coś. Ale mam nadzieję, że będziecie z tym ze mną. Weźcie, zostawcie, jeśli macie jakieś inne jeszcze rady, porady, pomysły, jak to u Was wygląda z tym oszczędzaniem, to dajcie mi znać w komentarzach. Ja jeszcze widziałam takie mega fajne, mi się to tak podoba, te takie segregatory, takie malutkie, wiecie, takie małe segregatory z koszulkami takimi, z tymi Ziploc bags i tam właśnie mają pieniążki, mają to wiecie, posegregowane tak ładnie. Nie wiem, czy u mnie się takie coś by sprawdziło z tego względu, że ja muszę właśnie opłacać tą kartę, więc i tak jakaś tam część tych pieniędzy byłaby na karcie. Takie coś może mi się sprawdzić dopiero jak będziemy mieszkać na swoim, bo wtedy jednak te wydatki będą dużo, dużo inne, zupełnie będą inne te wydatki. No, także tak czy inaczej, tutaj mam wszystko porozpisywane. Ja ogólnie chciałabym zacząć wydawanie tych pieniędzy dopiero od przyszłego miesiąca. Dzisiaj jest 25, tak, 25, ja bym chciała zacząć od pierwszego, żeby tak jakby za każdym razem od pierwszego wydawać pieniądze, no ale te rzeczy, które i tak wiem, że będę musiała kupić, to już kupię, w sensie na internecie, czyli te pieluchy dla małego, później mleko, no bo to i tak wydam te pieniądze, więc to jestem pewna. Takie rzeczy właśnie jak jedzenie i tak dalej, to chciałabym dopiero wydawać od przyszłego miesiąca, żeby mieć tak jakby tak, że blok miesiąc wrzesień, blok miesiąc październik następny, żeby po prostu wiedzieć, że te pieniądze starczą mi do końca miesiąca, a nie do następnej wypłaty, która tam jest na przykład 25 czy 28. To jest wszystko, jeśli chodzi o to. Mam nadzieję, że nie zagmatwałam tego jeszcze bardziej, a pomogłam bardziej. I jeśli będę miała to już takie bardziej u siebie wyćwiczone, będę miała to wszystko już takie, że będę pewna, jak to u mnie działa i jak to u mnie się sprawdza, to wtedy na pewno nagram update tego i filmik właśnie, w którym Wam powiem, co się u mnie dobrze sprawdza i co Wam polecam. I jak wiecie, oczywiście jak zawsze wszystko jest bardzo indywidualne i u jednych sprawdzi się jedno, u drugich drugie, ale po prostu powiem Wam, co się u mnie sprawdza i tyle. Koniec już tego gmatwania wszystkiego. Przepraszam, że Wam to tak zagmatwałam. W ogóle to trwa już 15 minut. Nie wiem, czy no na pewno mi się to jakoś uda skrócić wszystko. Ale tak czy inaczej, tak, ja zamawiam te pieluchy. Tak wyglądać będzie teraz moje oszczędzanie. Do potem. Okej, także możecie słyszeć pralkę i tam w ogóle jest pełno ubrań, jest w ogóle brud, masa, po prostu masa. I chciałam zakończyć ten filmik, no bo jednak już jest wieczór i ja idę właśnie jeszcze umyć włosy i dzisiaj będziemy robić jeszcze... Co będziemy robić? Aha, botoks na włosy. Będzie mi robić moja teściowa, przyszła. Tak i... Tak, no to jest w sumie cały ten dzisiejszy film. Większość to znowu była taka pogadanka, ale też była taka bardziej rzeczowa.
nie wiem, no ostatnio mi jedna osoba napisała, dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam, że takie filmiki pogadankowe i takie rozkminowe też Wam się podobają. Także takie vlogi będę również tworzyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was do zostawienia jeszcze raz tych pytań w komentarzach do Q&A. Tak ogólnie do komentarzy, bo ja bardzo lubię pisać do Was z Wami i w ogóle rozmawiać z Wami. Zapraszam również do łapkowania tego filmu, jeśli Wam się spodobał, i do subskrypcji mojego kanału, żebyście byli ze mną na dłużej, jeśli tego jeszcze oczywiście nie robicie. Jeśli tak robicie, to bardzo, bardzo dziękuję za to. Życzę Wam miłego tygodnia. Pa, pa!